Cześć, jestem Marysia Jaraszek i dziś opowiem Wam o najważniejszych korzyściach z przeprowadzenia kampanii 1%. Pieniądze z kampanii 1% dadzą Ci większą elastyczność w rozwoju i umożliwią planowanie. Pozwolą Ci osiągnąć sukcesy w konkretnym czasie. Zapewne nieraz przeszła Ci przez głowę myśl, skąd wziąć pieniądze na etaty Twoich pracowników czy nieprzewidziane wydatki. Przychody z odpisu 1% stanowią ważne źródło budowania stabilności finansowej Twojej organizacji. Kampania 1% jest doskonałą okazją do budowania relacji długofalowych i trwałych z sympatykami. Jest też ważnym punktem wyjścia do pozyskania darczyńców, którzy będą nas wspierać regularnie, a nie tylko przy okazji odpisu 1%. Twoja organizacja stanie się bardziej rozpoznawalna. W świadomości społecznej będziecie postrzegani jako podmiot, który realizuje ważne cele. Otworzy Wam to drzwi do współpracy z mediami, z biznesem, ze społecznościami lokalnymi, a także z administracją publiczną. Dotrzesz do osób, które nie tylko będą mogły Cię wspierać finansowo, ale również poświęcą swój czas czy podzielą się swoimi kontaktami. Dzięki temu pozyskasz nowych wolontariuszy, współpracowników czy liderów opinii, którzy w przyszłości będą ambasadorami marki Twojej organizacji. Poznaliście najważniejsze korzyści z przeprowadzenia kampanii 1%. Teraz czas na praktykę. Ilono, bazując na doświadczeniu INSPRO, powiedz, jaką największą korzyść przyniosła kampania 1%? Korzyści jest bardzo wiele. Jeśli natomiast mam wskazać jedną, to przyniosły one organizacji tak zwane okrągłe pieniądze, czyli pieniądze, które nie są obwarowane zasadami konkursów ani wytycznymi do projektów, tylko takie, które zwiększają elastyczność w realizacji misji, a tym samym spokój zarządów. I na koniec, nie przestawaj się uczyć. Sprawnie przeprowadzona kampania 1% to wysiłek Twój i Twoich współpracowników. Wysiłek, który na pewno zaprocentuje. Nie wszystkie korzyści będą jednak widoczne od razu. Bądź cierpliwy, rozsądnie siej i zbieraj plony. Powodzenia! Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wejdź na www.bankwiedzy.org.